Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się szanownej Pani. Witam Pozdrawiam. Księdza biskupa, witam też Was w majowym odcinku. Cieszę się, że po raz kolejny w maju jesteśmy tym razem u biskupa Jana Piotrowskiego, biskupa Kieleckiego, czyli pamiętacie, biskup Marian Florczyk był już w programie, a dzisiaj ordynariusz. Bardzo się cieszę, że ksiądz biskup przyjął to nasze zaproszenie i też nas podjął u siebie. Również się cieszę, pozdrawiam Panią i wszystkich, którzy nas oglądają. Maj, Maryja, ale to pewnie na koniec, ale jak się szuka informacji na temat księdza biskupa, to wszędzie są misje i misjonarze. Misje i misjonarze. To tak jakby całe serce gdzieś, czy ta duża część serca była za misjonarzami. Czy to ta pasja się urodziła u księdza biskupa w którymś momencie życia? Czy tak się urodził ksiądz biskup z tą pasją do misji? Kiedy się zaszczepiła pasja do misji? Bo wiem, że to nie tylko posługa, ale pasja. Droga Pani, są takie rzeczy w naszym życiu, które nawet nie umiemy rozpoznać momentu, kiedy się to w jakiś sposób objawia czy ukazuje, i wydaje mi się, że kiedy tak człowiek nabierał takiej świadomości, czym jest Kościół, przechodząc przez te różne formy takich własnych nawróceń czy zwrócenia się ku Kościołowi i wyboru drogi seminaryjnej, to był ten moment, że pojawiło się to w lekturze. Przede wszystkim czytając życiorys Jana 23 i następnie czytając, już nie pamiętam, jedną z tych książek, która mówiła o misji w Azji centralnej, a więc tam, gdzie jest dominacja zupełnie też innych religii, innych systemów kulturowych, innych zwyczajów, i no, cały ten świat jest tak różny, i w jakiś sposób gdzieś to tak przylgnęło do mnie, że rodziły się we mnie takie pragnienia, może czasem takie do końca niezrozumiałe, ale też uczyłem się cierpliwości i przyszedł taki moment, kiedy już byłem w seminarium i jeden z polskich misjonarzy, członek Instytutu Misyjnego Konsolaty, po takich rozmowach w seminarium napisał mi właśnie list już z Włoch, cytując po łacinie to przysłowie per aspera ad astram, przez trudy do gwiazd, że rzeczywiście droga no, będzie czymś naznaczona. I tak też odczytywałem to po kolei w tych pragnieniach, może być kapłanem zakonnym, bo też odczytywałem się w tych lekturach, jakie były wtedy dostępne w latach 70. Nie było jakiejś nadzwyczajnej obfitości. Natomiast tak pomału jakoś kształtowały się we mnie te postawy, że przyszedł później w kapłaństwie ten moment, że mogłem iść do księdza biskupa Ablewicza i powiedzieć, że jestem gotowy i zgłaszam swoją kandydaturę do wyjazdu na misję, aczkolwiek rozmowa z biskupem nakierowała mnie na coś, czego nie rozumiałem jeszcze wcześniej. Że to ja, nie ja chcę wyjechać na misję, tylko że Kościół ma mnie posłać na misję. I to tak człowiek uczył się też pewnego rozumienia tych spraw związanych z misjami, które wpisywały się, bo to ciągle trwa w ten mój życiorys już dziś człowieka, który ma 70 lat. I to nie musi ksiądz biskup wyliczać sobie tego wieku, choć ja pewnie go wyliczę później, bo jedną rzecz będę pytać, ale dzisiejsza młodzież to tak mówi, na łapu capu, ja już chcę to już, a pamiętam, jak czytałam w wypowiedziach księdza biskupa, to że biskup Ablewicz zrobił bardzo mądrą rzecz, czyli temu młodemu księdzu nie powiedział, dobra, chcesz to już, tylko inaczej zareagował. Był to czas bardzo taki kościelnie, bardzo ważny, bo to był rok 1983, już było po 25 marca, jak sobie przypominam. Byłem wikariuszem na drugiej parafii w Miercu, w parafii Ducha Świętego, i może tak sobie wtedy nie zdawałem sprawy, żeby nie używać wielkich słów, ale był wtedy ogłoszony rok odkupienia i łaski. I mnie przypada akurat ten zaszczyt, czy moment, żeby przyjechać do kaplicy świętego Stanisława Kostki i odprawić mszę świętą i powiedzieć kazanie, do którego się
przygotowałem według tych wymogów i tej wiedzy, jaką miałem i wiary, jaka tam mi podpowiadała, co powiedzieć. I to też taki troszkę był czas takiego, jakbym powiedział, nie tyle nawrócenia się z jakichś ciężkich grzechów, no bo starałem się żyć pobożnie i w miarę dobrze, ale właśnie, żeby umieć też odczytywać, jak człowiek w Kościele jest potrzebny, czy co ma do wypełnienia. I właśnie też, idąc do księdza biskupa Ablewicza, użyłem tego argumentu o roku odkupienia. I on, jako taki mądry, cierpliwy biskup, właśnie powiedział mi, że mam rację, że to jest czas. Że to jest czas. Chociaż czekałem jeszcze cały rok, kiedy ksiądz biskup, mówiąc takim językiem kolokwialnym, zmontował grupę trzech misjonarzy, ochotników, żeby nas później po przygotowaniu posłać do ówczesnej Ludowej Republiki Konga. Właśnie Kongo, później Peru. Czy jest takie jakieś jedno, nie powiem, że czy dobre, czy złe, ale jedno takie wspomnienie, które przychodzi pierwsze na myśl, jak myślę o moim pobycie właśnie na misjach u księdza biskupa? W ogóle to myślałem o wyjeździe do Ameryki Południowej. Zresztą kupiłem sobie podręczniki. W jaki sposób wydawało mi się, że ta kultura, środowisko, które mogłem poznać, że to w jakiś sposób też będzie odpowiadać tym takim moim potrzebom realizacji tam siebie jako kapłana, misjonarza. Ale właśnie z tej rozmowy z księdzem biskupem Ablewiczem zrozumiałem, że to Kościół posyła. Mhm. Ja dziś to może umiję w takie większe słowa, nie? Ale wtedy, że przyjąłem jednak to, czego sobie życzył ksiądz biskup i nie byłem tym zawiedziony. I nigdy nie byłem tym zawiedziony i dlatego to przygotowanie w Centrum Formacji Misyjnej, to był pierwszy rok zaistnienia tego centrum, było nas 27 osób i w tym środowisku też zrozumiałem jedno, że nie jestem jedynym, który znalazł taką fantastyczną ideę, żeby jechać na misję, ale to jest grono ludzi, którzy się modlą, studiują języki, poznają kulturę tych danych krajów i to było takim bardzo dobrym doświadczeniem, pomnożonym później czy ubogaconym przez naukę języka we Francji i rzeczywiście przyjazd do Konga był tym czasem taki, który pozwolił tak łagodnie wchodzić w tę nową rzeczywistość, jakże różną od tej europejskiej i nawet różną wtedy od biednej Polski. Mhm. Bo wyjeżdżaliśmy z kraju, który żył tak jak wtedy 38 lat temu, a 38 lat temu to bardzo dużo. I wtedy też patrząc na te wyzwania misyjne w Kongu zauważyłem, że ja jestem w jakiś sposób partnerem dla tych ludzi w rozmowach, nie opowiadając im o tym, jak my żyjemy, tylko ucząc się języka, to był duży wysiłek, ale powiem, że dla mnie to było takie przeżycie bardzo mocne, ale też dające mi szansę, bo akurat to był język, którego najszybciej się w życiu nauczyłem, język Munukutuba, mówiony w południowej części Konga. I właśnie zwracać się ku temu, ku ich wierzeniom, ku ich filozofii, ku zwyczajom, obyczajom. I wtedy rzeczywiście zyskuje się, bym powiedział, dziś już przyjaciół. Mhm. I wyjeżdżając z Konga, po tych kilku latach miałem świadomość, że dom przyjaciela nie jest nigdy daleko. To jest taka myśl, która mi została. Ona jest, wyraża się w tamtejszym przysłowiu też oczywiście. Ale nawet przez następne lata i dziś w zasadzie nie ma takiego dnia, żebym tam nie sięgnął myślą właśnie gdzieś do Konga, do tych ludzi i ostatnio też będąc tam z wizytą, mogłem też zauważyć, że jednak czas robi swoje, bo część ludzi odeszła, pozostało już niewiele tych, którzy mnie znali, ale z taką jakąś naprawdę taką ludzką satysfakcją cieszyłem się, że są na modlitwie, chcą być razem na tych wydarzeniach religijnych, z którymi tam byłem w tych parafiach
gdzie pracowałem i że w jakiś sposób też no, pozostali wierni głoszeniu czy otrzymanej Ewangelii, czy pomnożonej wierze, bo przecież tam nic ode mnie się wtedy nie zaczęło. A jak w Monuku Tuba jest Kocham Cię? Muke Zolange. Muke Zolange. Muke Zolange. Kuzola jest czasownik kocha. Nie wiem, czy byłabym w stanie się nauczyć. Ale mam takie... Pewnie byłabym w stanie, jakbym potrzebowała, ale ta wizyta i w Kongo i w Angolii, tak? Jak dobrze tak. W Angolii. Czy też nie wzbudziła w księdzu biskupie, oprócz tego, że pewne rzeczy się przypomniały, takiej tęsknoty, że jednak brakuje mi takiego funkcjonowania? Droga pani, to jest w człowieku. Mhm. Powiedziałbym, że się człowiek od tego nie uwalnia, dlatego też ja w jakiś sposób no tak bywam troszkę taki nie tyle niecierpliwy, tylko taki pełen entuzjazmu, bo akurat tak się dziś złożyło, że miałem wizytę misjonarzy do południa z Togo, księdza diecezji opolskiej i księdza werbistę. Mówiliśmy też o Afryce, mówiliśmy o Angolii. Sama pani była świadkiem, kiedy był tu ksiądz Wojciech, nasz kapłan z Kazachstanu, więc jakoś się tak dzieje, że te misje mi nie omijają i ktoś zawsze daje mi jakiś taki sygnał, żebym o tym nie zapomniał i w modlitwie, i w tym, co nasza diecezja może pomóc. I ten sam pobyt właśnie w Kongu i w Angolii, a może bardziej nawet w Angolii, bo Kongo znałem, pozwolił mi też odkrywać i upewnić się w tym przekonaniu, to jest bardzo ważne w życiu misjonarza, że Afryka nie istnieje w liczbie pojedynczej, tylko właśnie te różne sytuacje z jednego do drugiego miejsca no, wymagają też czasem i pokory, pytań, jakiegoś właśnie zastanowienia się, że tam są żywi ludzie, których formuje dane też środowisko. I myślę, że to jest chyba takim jednym z większych bogactw misjonarza katolickiego. Mhm. Dlaczego? Ponieważ no, odwiedzając też inne kraje z różnych racji, kiedy byłem pracownikiem też dyrektorem krajowym papieskich dzieł misyjnych, to przez tę bliskość taką zwłaszcza lingwistyczną, poprzez język, że człowiek tak staje bardzo blisko ludzi i też jest jakiś taki rodzaj, no ludzie też mają intuicję, że chcą rozmawiać, są i to jest taką największą satysfakcją, myślę, że dla każdego misjonarza, no bo akceptacja, no zresztą w każdych innych warunkach jest bardzo ważna, że człowiek się wtedy tak po ludzku czuje dobrze, ma siłę do pracy, jakoś podejmuje te wyzwania i myślę, że to jest też rzeczą ważną, nawet wtedy, kiedy już się jest poza tym obszarem kulturowym. Ale pierwszy raz w życiu był ksiądz biskup w Angolii i czy było tam coś takiego, co tak dotknęło księdza biskupa bardzo? Ale rzeczywiście. Angola to jest takim innym krajem, nawet ze względu na to, że to jest 1 250 000 kilometrów kwadratowych, populacja znacznie większa niż w innych krajach. I 27 lat wojny za nimi. I właśnie tyle tej wojny, a to jest czas, kiedy ja już tą historię tak poznawałem świadomie, bo to jest rok 1975, kiedy Angola przestała być kolonią i ciągle ta wojna to tak też nie omijało tej mojej osoby w pewnym sensie, jeśli chodzi o informacje. Ale zauważyłem też jakby taką inną pobożność wśród tych ludzi, nawet z tych racji, że jest więcej sakramentalnych związków małżeńskich niż gdzie indziej, tej modlitwy właśnie wspólnej na Eucharystii rano, co jest charakterystyczną rzeczą w ogóle dla Afryki, że wierni wolą rano się modlić z tych racji, że kobieta powinna być wieczorem w domu, kiedy przygotowuje posiłek ten dla rodziny, dla męża. I w jakiś sposób nawet liturgia jest taka jakaś mniej taka rytmiczna, w sensie mniej głośna.
taka bardziej stonowana. To jest takie jedno doświadczenie, a jakoś tak się złożyło, że ponieważ czytam po portugalsku, a mówię po hiszpańsku, więc mogłem tam posłużyć. Nawet w mieście to mówiono, żebym mówił to kazanie po hiszpańsku, więc to też wchodzi się w jakąś taką relację. I druga rzecz, taka, o której nie spotkałem w Afryce, bo nie byłem w całej Afryce. Mhm. Natomiast to jest pobożność maryjna. I to zobaczyłem po raz pierwszy. Mianowicie już przy końcu tego pobytu w Angolii, w miejscowości Mushima, około 135 km od Luandy. Byłem tam z siostrą służebnicą Ducha Świętego, która jest ponad 30 lat, jest pielęgniarką, siostra Barbara, i z dwoma księżmi. A o tym jednym muszę wspomnieć. Bo jest 35 lat i wyobraźcie sobie, że to był kapłan, który wjechał w czasie wojny na minę. Zginęło kilka ludzi, a on jedną dziewczynkę, której matka zginęła, niósł do szpitala 26 kilometrów. 26 kilometrów. On o tym nie mówi, tylko inni mówią. Więc no naprawdę heroiczne czyny. Ten ksiądz Krzysztof Dziarnowski, który też nas tam zawiózł do tego sanktuarium. I się okazuje, że to nie jest sanktuarium dla przygotowywanych ceremonii w niedzielę czy w sobotę, ale tam są ludzie każdego... Żyje. Każdego dnia. To właśnie to sanktuarium żyje. I kiedy ja tam uczęknąłem sobie z ludźmi, w sobotę akurat to było, odmawiałem różaniec, to właśnie oni tam po portugalsku też się modlili. I no po raz pierwszy też widziałem ludzi w Afryce idących na kolanach w sanktuarium maryjnym. To więc takie doświadczenie, którego dotąd nie znałem, i dlatego też w tym patrzeniu na Afrykę, nie mówię w tym ekonomicznym, ale kulturowym, religijnym, tym obyczajowym, no to trzeba takie troszkę pokory, żeby nie powiedzieć, że wszystko wiem. Bo są rzeczy, które nawet dla tych, którzy tam pracowali, ciągle nas w jakiś sposób zaskakują i są nowe. Ale każdy kij ma dwa końce, więc na misjach był ksiądz biskup, jak nie było komórek, nie było internetu, telefon był ciężko dostępny. Jak sobie, bo nie sądzę, żeby ksiądz biskup nie tęsknił za rodziną i za ojczyzną. Jak sobie ksiądz biskup radził z tą tęsknotą? Proszę panią, to była jedna z moich słabości. Ponieważ no, to wychowanie w rodzinie i takiej większej, bo było nas pięcioro, brat zmarł, no to te relacje takie tworzą się, takie bardzo też bliskie, i ostatecznie byłem jedynym synem. W tych relacjach z moim tatą byłem taki bardzo też związany, tak zawsze sobie myślałem, czy będę na pogrzebie moich rodziców, bo to różne rzeczy się zdarzały, bo nawet jeden z moich kolegów, który był, dostał wiadomość dopiero 2 tygodnie po śmierci tatusia, no bo wtedy to 87 albo 8 rok, no więc tak te informacje tam docierały. Ale to był ten czas, kiedy pisało się listy. I tych listów też sporo napisałem. Zwykle mamusia odpisywała, tatuś się tam podpisywał, napisał kilka słów. I to był ten moment taki bardzo dla mnie też ważny. Natomiast jeszcze był taki moment, że docierała prasa. Nie będę wymieniał tytułów, ale właśnie ta prasa docierała, i wtedy, kiedy ja wracałem z jakiegoś tam objazdu, z jakiegoś tournée duszpasterskiego, no to wtedy tam przez kilka godzin, kiedy już odpoczywałem, wykąpany, no to przeglądałem te gazety, czytałem. Chociaż to nie były moje gazety wszystkie, tylko moich kolegów, którzy byli 250 km dalej niż ja. Ja to wtedy na nowo pakowałem i mieliśmy takich życzliwych ludzi, którzy przewozili, mieli ten transport osobowy samochodami ciężarowymi i dalej to jechało. I jednak ta kultura komunikacji, ona była zupełnie inna i dlatego też człowiek nie tęsknił, a że może ktoś zadzwoni, tylko wyczekiwało się właśnie listów. I był taki jeden dzień, taki, no, to był Wielki Czwartek,
to mnie tak, no, dał mi bardzo dużo radości, bo kiedy już otworzyłem nową placówkę i wracałem ze stolicy diecezji, to Pan wyszedł i tam macha mi ręką: Perjan, ojcze Janie, jest paczka dla Ciebie. Właśnie taka wielkanocna. To one przecież nie przychodziły co dwa tygodnie, tylko raz na rok czy dwa razy. Więc to też takie było bardzo, bardzo miłe. Ale też sobie uświadamiałem coś, że jestem też w jakiejś takiej uprzywilejowanej sytuacji, że ktoś do mnie napisze, ktoś jakąś paczkę przyśle, ktoś od kogoś pozdrowi, więc to, tej izolacji aż takiej nie ma, ale to wszystko trzeba umieścić w pewnym innym tym, no, czasie, no bo inaczej się wtedy też żyło. Dziś pewnie by to było niemożliwe, żeby wytrzymać pewną taką samotność i może brak informacji, nie? Wtedy to musiało wystarczyć. Brak informacji chyba, tak, bo dzisiaj mamy takie szybkie informacje. Tak. Jak ktoś nie zadzwoni dwie godziny po przylocie gdzieś, to od razu jest wielka panika, prawda, no, że coś się stało. Oczywiście. A wtedy to jednak troszkę inaczej. Dlatego to zapytam, ale jak już wspomnieliśmy o rodzinie, to 1 stycznia bieżącego roku w homilii powiedział ksiądz biskup tak: obym był złym prorokiem, zawali się świat i Polska, jeżeli nie będzie dobrych relacji w rodzinie. Bo żadna partia, żaden uniwersytet, żadne internety, żadni terapeuci i coache nie wychowają kochającego człowieka. Ten może narodzić się tylko w dobrej i szlachetnej rodzinie. I chciałam zapytać w takim razie, to już trochę wybrzmiało, ale jak wyglądał dom rodzinny księdza biskupa? Jakie były tam relacje? Więc pochodzę z takiej rodziny, można by powiedzieć, o pewnych tradycjach. Rodziny, która sięga tam roku, o której dobrze wiemy, to jest rok 1793, kiedy Marianna Lipnicka i Walenty Piotrowski zawarli związek małżeński. Mieli 6 dzieci i to wszystko miało miejsce w Lipnicy Murowanej, więc z tej rodziny no, rozrosło się takie ogromne drzewo genealogiczne, które jeden z moich kuzynów, akurat będąc po plastycznej szkole, tam przygotował w ich nowym domu w Lipnicy Murowanej, do czego też się odnosimy. I wciąż dbamy też o relacje, bo 2 temu mieliśmy nasze spotkanie akurat w Miechowie. Szukamy takich miejsc na spotkania. Ile osób przyjechało? Rodzinne. No, tu było nas około 102 osób, ale te spotkania przed pandemią były znacznie liczne, dochodzące do 140 osób. Natomiast to gniazdo rodzinne, jakie się wytworzyło, ja pochodzę z Małopolski, miejscowość Szczurowa, taka lokacja z 1338 roku i parafia, więc zawsze się szczyciłem tą moją miejscowością tam na nizinie tej nadwiślańskiej i właśnie 3 braci Piotrowski, najstarszy Michał, Karol i Jan, mój tatuś w ogóle był najmłodszym, 11 dzieckiem w rodzinie, zostali tam właśnie w Szczurowej, gdzie prowadzili różne interesy dziadkowie, bo byli osobami zamożnymi, mieli swoje sklepy, masarnie, wędliniarnie, więc nie zajmowali się rolnictwem, natomiast dziadkowie wykształcili wszystkie i córki poszły do Krakowa. 4 córki, czyli moje ciocie, zamieszkały w Krakowie lub tam po pobliskich tych miasteczkach, więc tu tworzył się też taki klimat takiej rodziny, no, dłużej i my do dziś z moimi siostrami dziękujemy Panu Bogu za rodziców, bo byli też tacy pełni humoru, wyrozumienia w tych naszych oczekiwaniach. No przede wszystkim to, co nas złączyło, to chodziliśmy do jednego liceum. Wszyscy 4. To też tak, mamy do dziś bardzo dużo wspomnień o naszych profesorach, później wychowanie takie i religijne. I myślę, że byli takimi dobrymi pedagogami, bo ja to często powtarzam do młodzieży, że nie ma lepszego pedagoga jak mama i tata. Oczywiście są różne te sytuacje rodzinne, bo dziś też
widzimy, że nie wszystko jest takie łatwe, ale no jednak to, co się dokonuje w rodzinie, to nie tyle zostawia ślad, ale modeluje człowieka, mówiąc dzisiejszym językiem, czy nawet formatuje go do takich pewnych postaw bardzo, bardzo ludzkich i pewnych cech charakteru, których później się tak łatwo nie zdobędzie. Tylko to trzeba wszystko jakoś kształtować i umacniać. Jest nawet takie skromne powiedzenie w naszej rodzinie, nie? Że Jan Piotrowski, syn ojca honorowego z Końca Dębowego. No więc i tam, czy u moich kuzynów, u stryj, bo mówiliśmy o naszych braciach, ojcach jako stryjach. To nikt nie mówił wujek, tylko właśnie to stryjeństwo jakby tworzyło taką też, takie oparcie dla rodzin i w tej wzajemnej solidarności. I dlatego no, powiem, że rodzicom bardzo dużo zawdzięczam, bo w życiu młodzieńczym są takie sytuacje, gdzie rodzice muszą człowiekowi pomóc. I wcale nie ukrywam, że miałem te chwile, kiedy takie pomocy też właśnie potrzebowałem i jeśli się później pojawiło jakieś dobro, to go zawdzięczam też rodzicom. No i bardzo dobrym relacją z moimi siostrami, co później w takim dojrzałym wieku, czy tu już w kapłaństwie, czy teraz, no sprawia, że zawsze jakoś staramy się mieć czas dla siebie, czy na pielgrzymkę, czy na jakiś taki krótszy wyjazd. No to jest dla mnie no bardzo takie umacniające i dające mi też satysfakcję, że wciąż jesteśmy razem. Się uśmiecham, bo siostry księdza biskupa trochę wydały różnych rzeczy na temat księdza biskupa. Ja chciałam zapytać, czy to jest prawdą, że położna odbierająca poród, jak się mały Janek rodził, jako wcześniak się urodził, zresztą ja też jestem wcześniakiem, więc od razu poczułam takie pokrewieństwo, i że poświęciła tego młodego, małego noworodka, wcześniaczka Panu Bogu w jednym z krakowskich kościołów. To jest prawdą? To znaczy się, akurat się tak złożyło, że w drugiej części dużego domu, który ta druga część należała do stryja Karola, z tym, że oni pracowali, jak się mówi, u nas w rynku, więc jeszcze nie mieszkali, natomiast mieszkała pani położna z synami. Mamusia moja zawsze mówiła: Janku, pomódl się za panią Stefanię. Więc no, to był ten czas też taki, że nie było inkubatora i te warunki narodzin w domu były zupełnie inne niż szpitalne czy w modnych wówczas tych porodówkach. I w tym jest, pewnie ta prawda jest różnie sformułowana, ale jest to też prawdą, bo ona przede wszystkim, tak jak mamusia powiedziała, proszę panią, że zrobimy wszystko, żeby żył. Więc później ta wdzięczność wobec tej pani, ja ją tylko w życiu raz spotkałem. Już była starszą damą, bo jak synowie zdali maturę, tam wtedy była ta szkoła handlowa, taka w Szczurowej, no to już wyjechali do Krakowa i ja już kontaktów tak nie miałem. Ale to właśnie no gdzieś tam to życie takie ocalone, które ma też początek w tych takich trudniejszych narodzinach, nie? No bo wcześniaki zawsze gdzieś tam coś muszą odcierpieć w jakiś muszą sposób. Ja też jak to odmienić? Odcierpiowuję? Nie mam pojęcia, jak odmienić. Pewnie jakiś polonista czy polonistka by powiedział. Ale siostra Teresa, powiedziała tak. Jako dziecko brat przebierał się za księdza, a nawet chrzcił lalki. To znaczy się... Poważnie księdza biskup chrzcił lalki? To wszystko jest prawdą. Dlaczego? Bo ja jestem z tej epoki, kiedy zostałem ministrantem w 1962 roku. Pamiętam dokładnie, to był dzień 27 maja, bo to był też dzień pierwszej Komunii Świętej i po południu na nieszporach, bo to była ta liturgia przedsoborowa, zostałem tam przyjęty do grona ministrantów. No gdzieś jakieś to upodobanie gdzieś tam we mnie było. Z tym, że i to pewnie nie tylko w moim życiu, tylko wielu, to się u wielu ludzi też powtarza, że są pewne takie upodobania związane z tym, że robiłbym to czy tamto, aczkolwiek przychodzi potem
ten czas, że pewne rzeczy jakby człowiek wymazywał z pamięci i rzeczywiście potrzeba no też takiej walki ze sobą, żeby powrócić do jakichś pewnych takich sytuacji, które są jakby taką projekcją na życie, jakimś planem, a czasem człowiek się tego boi też. To myślę, że takim potwierdzeniem mogło być to, co się wydarzyło, jak ksiądz biskup był w podstawówce i już był ministrantem. I ponoć, co proszę też zweryfikować, jeżeli to nieprawda, ksiądz Nykiel powiedział księdza mamie: Pani Piotrowska, w tym chłopcu drzemie powołanie. To jest prawdą, z tym, że ja tego jeszcze nie czułem. I przeszedłem taką wewnętrzną walkę ze sobą, dlatego też nie poszedłem po maturze do seminarium i myślę, że to było takie też jakieś Boże natchnienie, bo później już decyzji nigdy nie żałowałem. I rzeczywiście nie uciekał ksiądz biskup później z seminarium. Już nie uciekałem, aczkolwiek pracę nad sobą to potrzeba i dziś. Każdemu, jak święty Paweł mówi, jeśli stoisz, to bacz, żebyś nie upadł, ale właśnie ta pewna taka Boża cierpliwość pomogła mi też, żeby jakoś lepiej to rozeznać i taką dać tą taką odpowiedź, taką, która będzie też i zobowiązująca dla mnie, że to nie rzucę czegoś w połowie drogi i że dożyłem tylu lat, to też Panu Bogu dziękuję. A co się działo po tej maturze, przed pójściem do seminarium? A uczyłem się w Państwowej Szkole Technicznej Chemii, troszkę się uczyłem i to był ten czas roku, kiedy poszedłem pierwszy raz odwiedzić kolegę w seminarium. Już nie żyje. Znałem go z liceum. Zawsze go widziałem jakiego takiego dobrego, szlachetnego człowieka i ta rozmowa w jakiś sposób tak jakby przełamała we mnie pewne te opory czy niepewności, że już to był ten moment taki, w którym tak po prostu dojrzewałem do tego, żeby potem już iść i zgłosić się do seminarium, oczywiście iść i do proboszcza, i do katechety, poprosić o opinię, no i oczywiście powiedzieć też rodzicom o tym, co zamierzam zrobić. Nie odczułem, żeby to było dla nich aż tak zaskakujące. Niekoniecznie z tej racji, że ja idę do seminarium, tylko że ten klimat rodzinny od lat sprawiał, że tam zawsze kapłan się pojawiał w naszej rodzinie. Może oni wcześniej wiedzieli, niż ten młody Janek wpadł na ten pomysł. Być może, bo jest takie, jak to powtarzam, że mój tatuś to był bratem księdza, wujkiem księdza i ojcem księdza. W jakiś sposób to tworzyło taki pewien klimat też takiego i powołania do kapłaństwa, aczkolwiek ani jeden, ani drugi nigdy ze mną na ten temat nie rozmawiałem. Ale to warto Wam przypomnę, że ksiądz biskup pochodzi z diecezji tarnowskiej, czyli chodzi o seminarium tarnowskie. Jak pamiętacie, nagrywaliśmy z biskupem Arturem Ważnym i tam padło to, że w każdej rodzinie jest ksiądz w tarnowskiej diecezji. Może taki, nie w każdej, ale jest wiele tych rodzin, skoro tych powołań było tak sporo, nie tylko do seminarium tarnowskiego, ale również i do różnych zgromadzeń, diecezji, które są w Polsce. Mówiono, że na przykład ze Szczepanowa, z parafii świętego Stanisława, to nie ma takiej diecezji, w której by nie było księdza właśnie z tej parafii. Ale jeszcze mam takie pytanie odnośnie szkoły średnią. Tu ksiądz biskup wspomniał, czy to szkoła średnia w Radłowie była. Czyli tak naprawdę jest ksiądz biskup krajanem błogosławionej Karoliny Kuskówny? Blisko. Geografia jest bardzo, bardzo bliska, bo to jest zaledwie 15 kilometrów od Zabawy. A ponieważ gdzieś tak lubiłem zapamiętywać rzeczy, to Kościół świętego Jana Chrzciciela w Radłowie to jest taka stara, gdzieś sięgająca początku chrześcijaństwa parafia. No, ma ten zaszczyt, że właśnie ona tam została ochrzczona. I patrząc tak jeszcze w taką głębszą historię, no to jednym z proboszczów był też tam
kardynał Stanisław chodził, już oczywiście to proboszczowanie wiązane było z beneficjami, nie tyle z obecnością, bo wykonywano te posługi poprzez innych kapłanów. I ta postać błogosławionej Karoliny Kuskówny też z tej racji, czy jeszcze niebłogosławionej, no była mi bardzo taka bliska, no coś wiedziałem, to nie było coś takiego, co spadło z nieba, że się narodziła do świętości Kościoła, ale mówiono o tym dość powszechnie w tym środowisku, gdzie byłem i w środowisku tej szkoły. Też. Ja o tym jeszcze nie wiedziałam, jak się umawialiśmy na rozmowę, ale muszę wam zdradzić, myślę, że ksiądz biskup się nie pogniewa. Akurat siedziałam sobie sama w kościele u Karoliny w zabawie. Włączyłam telefon na wibrację, jakby co, bo myślę, sama jestem, zobaczymy. I dzwoni ksiądz biskup razem z księdzem sekretarzem, dokładnie jak siedzę przy sarkofagu Karoliny. Więc myślę, że Karolina tutaj maczała palce w tym, żebyśmy się spotkali. Zwłaszcza, że jeszcze pewne wydarzenia, którym za chwilę się też wydarzyło u Karoliny. Ale jeszcze chciałam do seminarium wrócić, bo nie daje mi to spokoju. Czy jak była ta przerwa pomiędzy maturą a pójściem do seminarium, to nie pojawiła się myśl, no w końcu taka fajna rodzina, świetny przykład z domu, żeby jednak no założyć rodzinę? Czy był taki moment w księdza życiu, że jednak ja chciałem mieć rodzinę? Nie wykluczam takich myśli dziś. Mhm. Nie wszystko już jestem w stanie sobie to przypomnieć. Bo tak jak mówiłem na jednym z kazań do naszych koleżanek i kolegów, bo byłem w liceum, które miało po dwa oddziały. Zwykle były tam koleżanki, dziewczęta i w drugiej było nas klasa mieszana. Zresztą 6 maja będziemy mieć 50-lecie matury i tam się zobaczymy. To w jednym z kazań powiedziałem, że tak w liceum to tak chyba bardziej nasze serca biły szybciej niż umysł, niż głowa myślała. Więc ta pewna wizja też życia, to wtedy w jakimś koleżeństwie czy w jakiejś przyjaźni, pewnie by się skrystalizowała z czasem, bo ta przerwa nie była jednak tak długa. Właśnie między maturą, a to, bo to jest rok czasu, więc w jakiś sposób tak jak już tak zacząłem odkrywać ten, w jakiś sposób ten Boży głos, no to już wtedy już o rodzinie już no nie myślałem o takiej przyszłości. Natomiast byłbym chyba zupełnie nieszczery, bo takie pragnienia to one się mogą pojawić też w innym momencie. Proszę Panią, to jak się jest człowiekiem, to pewne rzeczy przychodzą, bo się dojrzewa też zupełnie inaczej też na drodze chociażby i seminaryjnych studiów, bo są i tacy, którzy właśnie dla rodziny też odeszli, wynosząc dobre wrażenia z seminarium, zupełnie nieodesłani przez nikogo, ale czujący, że właśnie ta droga rodziny jest im bardziej bliska. I tu myślę, że nie w jednym powołaniu pojawia się też taki głos, no którym trzeba umieć też w jakiś sposób zarządzić. No bo nie da się iść dwoma ścieżkami życia, tylko trzeba dokonać tego wyboru, bo w tym jest prawda i też autentyczna wolność. Nie? No chyba, że ktoś zostaje diakonem stałym. Chyba, że to jest nasze, jeszcze inne powołanie. Prawda? Nasze nowsze czasy tak jakoś bardziej temu też sprzyjające i znajdujące też jakieś zrozumienie, że tak może być. Tak może być, dokładnie. Ale jeszcze chciałam zapytać o ten 80. rok święcenia, maj. Trudny czas w Polsce. Czy się ten młody ksiądz Jan nie bał tego? Czy pamięta ksiądz biskup ten moment święceń i co się wtedy działo w sercu? Czy to jednak nie było takiej obawy? Dziwnie jest w tym kraju, dziwnie na świecie. Co tam się działo w sercu tego młodego człowieka? Czy to jeszcze jest w pamięci? Wie pani co? Może bardziej bym wrócił do 23 marca, do święceń diakonatu. Mhm.
bo byliśmy święceni zaledwie 2 miesiące i 2 dni wcześniej przed święceniami kapłańskimi. Mhm. I ksiądz biskup Ablewicz wtedy powiedział do nas te słowa właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa. Stawiam przed wami życie albo śmierć, szczęście albo nieszczęście, wybierajcie. I jak to po latach przeczytałem, bo akurat są opublikowane kazanie księdza biskupa, które wygłosił podczas diakonatu i podczas kapłaństwa, to chyba był ten moment, który, nie chcę powiedzieć, dał mi pewność, ale takie zrozumienie, że na tej drodze nie będę sam. Bo co do wyboru drogi nie miałem nigdy wątpliwości, aczkolwiek potknąć się zawsze można. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jestem na tyle szczery, że ten wybór i święcenia już nie budziły we mnie jakiejś wątpliwości. I samo to posłanie do pracy sprawiło, że ja się zawsze dobrze czułem jako kapłan. Jest pytanie, czy inni się ze mną dobrze czują. To jest inna sprawa. Natomiast gdziekolwiek już byłem od tego momentu, to nie miałem takiej sytuacji, żebym to rzucił. To już jakoś, no dziękuję Panu Bogu za tę łaskę i za to, że mogłem temu podołać. To nie miałem takich obaw i jakichś lęków. Aczkolwiek no, lęk jest wpisany też w naszą naturę, ale to w tym, co dotyczy właśnie tej posługi, to nie przeżyłem nawet takich trudnych sytuacji, mimo stanu wojennego czy jakichś tych innych wydarzeń, które miały. To pewnie też związane jest no może z jakimś taką cechą charakteru, czy jakąś nawet i odwagą cywilną, bo jak człowiek tak patrzy, proszę Panią, z perspektywy, no to się też stawiam sobie pytanie, no wsiadłem za kierownicę, gdzieś w Afryce jadę, taką trudną drogą, czy mieszkam gdzieś tam u ludzi, co się stanie. No, jakoś to wszystko gdzieś takie było poza mną, więc nie przeżywałem takich lęków. Może dziś bardziej człowiek się boi, żeby się nie przewrócił, bo albo czegoś nie dowidzi, albo utknie, albo coś zawadzi. Więc no dziękuję Panu Bogu, że byłem wolny od takich pewnych lęków i obaw tego typu. Ale ja rozumiem, że to nie jest tak, że nie ma ksiądz biskup żadnej obawy, żadnego instynktu samozachowawczego. Pewnie jest coś takiego. No proszę Pani, to w każdym z nas jest. No tam czasem jak dziś mi ktoś tam mówił, że jestem zmęczony, ja mówię, ci ze Szczurowej nigdy się nie męczą. Bo idzie 100 kilometrów i nie pyta, czy dobrze, to dopiero na 101. Więc no proszę Panią, to ja myślę, że chyba nawet to ci, którzy nas słuchają czy oglądają, są w stanie zrozumieć, że jednak był pewien taki ten model wychowawczy człowieka, żeby się człowiek nie rozczulał nad sobą. Bo dziś jest tyle wrażliwości pod własnym adresem, to jest pewnie jakimś przejawem też niedojrzałości. Takiej jakiejś w charakterze, w uczuciach, czy tam jakichś jeszcze innych aspektach ludzkiego życia. Bo no, dziękuję Panu Bogu za to, kim jestem i nie zamierzam jakoś kapitulować. Nawet jeśli dziś wydają się być sytuacje gorsze niż kiedyś, bo człowieka zhejtują, napiszą. Nieprawdę napiszą. No zwłaszcza to tak. Najgorsze, nie? Bo jeśli ktoś pisze prawdę, to dlaczego się mam obawiać? Ale ze swojej strony znów nic nie robię takiego, żeby dać powody do jakichś takich sytuacji. No, a błędy to każdy może popełnić. Tak również... Wkręta robię, prawda, że nieprawdę napiszą, bo ostatnio czytałam wymyślone cytaty z siebie, prawda, rzeczy, których nigdy nie powiedziałam. No, to jest właśnie, to widzi jest... Pani, to jest też cena wtedy, kiedy no, jednak jest się takim heroldem ewangelicznej prawdy. No bo innej nie ma.
Innej nie ma. Tylko jest jedna, nie? Jest ewangeliczna bądź partyjna, ale ona zawsze oszukuje. Jak to Jan Paweł II pisał, prawda, że jak dopuścimy prawdę partyjną, to taki mały wkręcik, jak dopuścimy prawdę partyjną, to z demokracji wyjdzie totalitaryzm. Więc to tak krótko, ale do grudnia, listopada, grudnia 13 roku, 2013 roku, to rozumiem, że wtedy też, jak pojawił się telefon z nuncjatury, to nie było obawy. Nie było telefonu. Nie było telefonu z nuncjatury? Nie było. Jak to było? Nie było telefonu. Ja może bym uprzedził ten 13, przepraszam. Bo nominacja to, 14, grudnia 13. Nominacja to 14. Tylko już kończąc te moje prace w papieskich działach misyjnych jako dyrektor, co było dla mnie naprawdę kapitalnym czasem, bo się też dużo nauczyłem i współpracy ludźmi, i pracy redaktorskiej. Mogłem też być na kilku kongresach misyjnych tu i tam. Bardzo sobie to ceniłem. Nawet lekko polubiłem Warszawę. Nawet lekko polubiłem Warszawę, bo był czas i wyjść do teatru, ale tu zawsze szliśmy w jakiejś grupie, bo do kina to sobie sam sobie szedłem. Natomiast ta nominacja, jaką otrzymałem do Nowego Sącza, bo to jest bardzo ważny taki moment w moim życiu, już przy końcu kadencji ostatniego roku, ale to tak mówię, jak gdzie jest posłuszeństwo, tam jest i błogosławieństwo. Czyli nominacja na proboszcza do Nowego Sącza. Więc z perspektywy tego, co się stało w moim życiu później w 2013 roku, to jestem absolutnie wdzięczny biskupowi Wiktorowi za ten czas takiego wejścia w parafię, tych relacji z kapłanami. Tam akurat i byłem i dziekanem, i tam i w kapitule. No tak, jak to mówił, był taki dzień, jak to mówi, deszcz różdż spadnie. Mhm. I bardzo dobrze się czułem w tym. W pasterstwie takim po prostu. Ale miałem taki moment, kiedy złożyłem podanie o wyjazd na misję. A to już jest karta nieznana. Nie. To jest karta nieznana. To jest rok 2012. I wtedy był administrator diecezji, ale za trzy dni został obecny biskup Andrzej biskupem. No i za parę dni mi powiedział, co to napisałeś, nie? No więc no mówię, czułem w sumieniu, że powinienem pojechać na misję, bo już czekała taka placówka w wikariacie apostolskim San Ramon, gdzie był kapłan, który miał 80 kilka lat, Padre Lucio. Więc myślałem, że jakoś zrealizuję tą, żeby dokończyć tą misję przerwaną przez posługę w papieskich dziełach. No to biskup Andrzej tam, ja uzasadniałem swoim myśleniem, on swoim, a mówi, to możesz sobie jechać odwiedzić Peru. No więc pojechałem, to był rok wiary, odwiedziłem Peru, no i pożegnałem się wtedy. No nie wiedziałem, że tam ma jakieś zamiary wobec mojej osoby i nie tylko, bo przecież nasz było dwóch wtedy. I ten grudzień 2013 roku, to tak było jak w kalejdoskopie, bardzo szybko. 10, 12, 14, bo to w szczegółach bardzo sympatyczne takie szczegóły. I biskup Andrzej nas poinformował, żebyśmy pojechali do nuncjatury. No, każdego z osobna oczywiście. No i ten. Jadąc do Warszawy, no ponieważ znałem Warszawę, widzę w Raszynie KT i znajomego księdza, to mu zaklaksonowałem i pokazuję mu, żeby jechał za mną. No i tam już żeśmy byli u nuncjusza, który nam objawił właśnie wolę Ojca Świętego, że mamy być tymi biskupami pomocniczymi w tym. No, we dwóch, naraz. We dwóch właśnie, bo to... To nie było tak, że jeden na drugiego patrzy. Co powiesz? Ten. No już, jak już byliśmy w nuncjaturze, to już wszystko było, to było właśnie jasne. No i później ten, zresztą znaliśmy się od seminarium, to tak też i łatwo było poustalać te wszystkie porządki, wybór tych konsekratorów. No z tym, że ja tak troszeczkę nawet
w niedzielę po tym ogłoszeniu, to się za troszkę wstydziłem, nie? Bo powiedziałem ludziom, że zaczęliśmy się tak kochać, rozumieć, a tu trzeba odjeżdżać Sącza. I dlatego Sącz nie jest mi obojętny do dziś. Bo tam się też bardzo dużo nauczyłem w tym wymiarze i duszpasterskim. Dlaczego? Bo tam, jak mówiłem, to co było na papierze, napisane o parafii, to tam się wszystko realizowało, zarówno w pracy z młodzieżą, z dziećmi, w katechezie. Oczywiście nie uczyłem, bo tych zajęć też sporo tam miałem, ale właśnie i w pobożności. No i to, co najpiękniejsze, no to, że mówi się ciągle, że to jest konfesjonał Sądecczyzny. Nie tylko. Właśnie te dyżury w konfesjonale, kapłanów, czy tam jakieś te potrzebne zastępstwo. No i w ogóle opieka nad parafią, bo też było już przygotowanie do otwarcia nowej parafii świętego Jana Pawła II, co się ziściło w ostatnim roku mojego pobytu w 2013 roku. No i co się wydarzyło? 10 miesięcy, jeszcze się, nie wiem, czy ksiądz biskup już się przyzwyczaił do tego, że jest biskupem pomocniczym. Ale tutaj nauczyłem się, tak. Nauczyłem się ten... I tutaj u błogosławionej Karoliny w Zabawie, czyli w sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, biskup Andrzej Jesz coś oznajmia. No to znaczy się wiedziałem, co oznajmi, ale w poczuciu humoru. Mówię do księdza, zdaje się to ksiądz Robert był. Wiecie, po co ten biskup przyjechał? Bo akurat kończyliśmy Eucharystię koło 12 godziny, no i wtedy ksiądz biskup oznajmił, no, że mam być biskupem kieleckim. I gorzej było, jak poinformować moje siostry, które też przyjechały, ale właśnie mówiłem, że ksiądz biskup chce je spotkać. Uwierzyły czy nie uwierzyły, to inna. Z tego co wiem, to uwierzyły. Z tego co czytałam, to uwierzyły. To no, przyjechały więc tam do Zabawy i to było bardzo ciekawe miejsce, ciekawy moment, no i taka perspektywa też nowego, nowych wyzwań, aczkolwiek tam, gdzie no, potrzeba też takiego osobistego wyznania, to powtórzyłem to raz i drugi. I myślałem, że do końca żywota w Tarnowie. No bo też miałem 60 lat. A z drugiej strony, no, mimo tej pewnej nieobecności w diecezji, znałem wszystkich proboszczów, to pewne pokolenie kapłanów. No, zresztą tam wyrosłem też do kapłaństwa i trudno się dziwić, a tu przyszedłem do też nowej rzeczywistości, ale do tego samego kościoła. Ten sam kościół. I też ksiądz biskup powiedział w 8. rocznicę ingresu do katedry kieleckiej, takie enigmatyczne słowa, zrozumiałe pewnie dla diecezjan, ale dla innych pewnie bardzo tajemnicze. Znałem Kielce bardzo dobrze. To, co się wydarzyło 8 lat temu, to już są takie akty, za które jestem wdzięczny Bogu oraz ludziom. One sprawiają, że biskup nie jest samotną wyspą. Przepraszam, co to za tajemnicze akty? To znaczy się, no bo jest wiele takich rzeczy, które, o których się też nie mówi. Tym, co mnie tak bardzo zakorzeniło, oczywiście to nie jest ani 15, ani 20 lat, tylko to jest kilka lat, że jeszcze byłem w stanie poznać wszystkich kapłanów. I ten moment, kiedy ja widziałem przed sobą, z kim rozmawiam, to proszę wierzyć, to się stało bardzo szybko, to poczułem ogromną satysfakcję. I czasem tak troszkę ironicznie mówię, że wiem o was więcej niż wymyślicie, nie? Bo to, co się dzieje w diecezji, nie jest mi obojętne i myślę, że ocena mojej pracy może być nawet przez księży bardzo, bardzo różna, bo w różnych relacjach też pozostajemy, ale tak jak powiedziałem kiedyś, że kocham ten kościół, kocham tych ludzi, jestem dla nich, nie szukam jakiegoś specjalnego miejsca, żeby odpocząć, uciekać. Tu się bardzo dobrze czuję i powiem takie słowo bardzo ważne. Ja nie jestem zawiedziony Kościołem Kieleckim, bo też
no, oceniamy też miejsca pracy, no, chciałoby się, żeby było lepiej. I to powiedzenie, że niekoniecznie robimy lepiej niż inni, ale nie mniej niż inni. I tu też osobiście mam takiej dużo tej satysfakcji, bo akurat w tym roku, no to minie 50 lat, jak byłem pierwszy raz w Kielcach, po maturze. Oczywiście wiem, na jakim filmie byłem, gdzie byłem z kolegami, jak żeśmy tutaj chodzili. I przyszedł też wkrótce czas, że już byłem, ale z innymi kolegami, ale w katedrze kieleckiej, kiedy przyjechaliśmy na nasze pierwsze takie wyjazd, pierwszy wyjazd seminaryjny, to było 9 maja 1975 roku, to była katedra. Ona zupełnie inaczej też wyglądała wtedy, bo dziś rzeczywiście jest przepięknym kościołem, troszkę wtedy tam było ciemno, to człowiek też wszystkiego nie widział. I to są takie jakby te takie etapy takiego zbliżenia się tu właśnie do kościoła kieleckiego i ważnym momentem, no już będąc kapłanem, kiedy miałem 16 lat kapłaństwa, gdy wygłosiłem rekolekcję do kapłanów w Skorzeszycach w okresie powielkanocnym. To przeżywałem bardzo. Nie wiem, kto na tych rekolekcjach będzie, ale sobie tak mówię. Jak mając 16 lat kapłaństwa, nie będę miał nic do powiedzenia, to pewnie później też nic nie powiem. I nabrałem takie też pewnej odwagi, żeby tak jak czułem, jak umiałem wtedy, żeby mówić, modlić się z księżmi. I wtedy też odkryłem postać księdza biskupa Czesława Kaczmarka, bo w tym roku obchodzimy 60. rocznicę śmierci. Tak, tych etapów, może nie aktów, bardziej etapów poznania, kiedy to było już wcześniej kilka. Jeszcze wrócę do Kuskówny, bo skoro wtedy przy ogłoszeniu nominacji, że ksiądz biskup przychodzi do Kielc, dostał ksiądz biskup relikwie Karoliny. I takie mam pytanie, przez to, że my jesteśmy z Karoliną zawsze razem, czy tak jak mnie, to tak i księdzu biskupowi ona na co dzień pomaga w posłudze? To jest tak. Ta bliskość taka geograficzna no, sprawiła, że byłem wiele razy w zabawie. Niestety nie miałem szczęścia być na beatyfikacji, bo byłem wtedy w Kongu, a byłem wcześniej rok na urlopie, to się wtedy tak często też nie jeździło. I jest też taki moment nie tyle takich moich osobistych przeżyć, ale rodzinnych. W związku z tym, że jeden z siostrzeńców bardzo zachorował, w zasadzie ci, którzy się z nim leczyli, wszyscy poumierali, a on dziś jest mężem, ojcem dwóch synów i przeżył. A to były takie operacje, no, które nie dawały szans na życie. I tam żeśmy się modlili właśnie wszyscy w zabawie. I to tak nas też tak związało. I ta niedaleka odległość też sprawia, że tam siostrzeńcy, czy nawet moje siostry, może nie zawsze, ale przynajmniej raz w roku tam się pojawią na drodze krzyżowej, która nie jest im obca, więc to Karolinka jest tak bardzo blisko rodziny, no tym bardziej, że u mojego najstarszego siostrzeńca jest córka Karolinka, która została mamą niedawno i synowa jest Karolinką, która oczekuje drugiego dziecka. Także widać, że Karolinka weszła w rodzinę. W rodzinę weszła. Na jednym spotkaniu z młodzieżą powiedział ksiądz biskup, że nikt się nie rodzi biskupem, do wszystkiego się dorasta, więc teraz mam pytanie, czy już dzisiaj ksiądz biskup dorósł do bycia biskupem? Proszę panią, czasem by się chciał poprawić niektóre powiedzenia, bo to rzeczywiście tak się człowiek staje z dnia na dzień, no kimś, co się ubogaca, czy w rozmowach. Ja sobie też tak przypominam tam z tego okresu tych studiów paryskich, jak fantastyczny profesor amerykański Denis Girard mówił, nie mów nigdy do nikogo, że ja cię znam. Nie? Nie mów nigdy. Bo rzeczywiście są takie sytuacje, że ludzie nas bardzo zaskakują i to pozytywnie. I również na tej drodze mojego poznawania ludzi, wydarzeń,
no człowiek każdego dnia się staje właśnie taki bogatszy, bo też potrafią te osoby zaskoczyć człowieka i to tak sympatycznie, gdyby się człowiek nawet nie spodziewał, że mogą też i pomóc w jakimś wymiarze takim duchowym, dobrej rady. I pewnie ten proces no, to jest takim niekończącym się, tak jak to pisał właśnie ciekawe zdanie ojciec Kijas, no, słynny franciszkanin, który o tej duchowości dużo pisze, bo mówimy dorastanie do świętości. Nie. Wszystko jest dane w chrzcie, tylko wrastanie świętości. Czyli po prostu no to nasze takie bycie lepszym człowiekiem w różnych obszarach naszego życia, bo się człowiek też właśnie czasem zorientuje, że i trzeba przeprosić, trzeba no, czasem głowę jakoś schylić. Nie chciałbym powiedzieć, żeby to wybrzmiało jakoś tak nieelegancko, ale jak kiedy mówię do bierzmowanych, bo też się trzeba nauczyć, jak mówić. I już dziś nie zaczynam od bierzmowanych, tylko od rodziców. Właśnie ten. I tak sobie myślę właśnie o tym wychowaniu rodzicom, że rodzice zawsze mają prawo pytać swoje dziecko, kim jest, jakim jest, co chce robić. I odwołuję, gdyby żyła moja mamusia Natalia albo tatuś Jan, to by mnie może zapytali, synu, jakim ty jesteś biskupem? I mieliby prawo. A może bym się zarumienił, może nie umiałbym odpowiedzieć, bo w ogóle w życiu no, potrzeba odrobinę pokory. Może świat to nie zawsze rozumie, bo łatwiej byłoby być maszyną niż człowiekiem, nie? Żeby to w jakiś sposób też służyć ludziom, czy wypełniać swoje obowiązki, nie tylko w przestrzeni powołań takich do życia tam kapłańskiego, no ale no w każdym życiu, czy w małżeńskim, czy w posłudze też, zwłaszcza tam, gdzie się jest upoważnionym z mandatu społecznego. To jest też takie ogromne wyzwanie. To jest walka. No to jest taka walka. Ja tutaj mam bardzo dużo jeszcze mam ciekawostek, aczkolwiek nie chcę zamęczyć, więc ja tylko przeczytam cytat, co ksiądz biskup powiedział w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ja miałam o to zapytać, ale tak naprawdę ksiądz biskup teraz powiedział, więc ja tylko dodam. Był taki czas, kiedy część naszych braci i sióstr rozkochała się w pogańskich, oświeceniowych uwodzicielach, co zakończyło się rozbiorami Polski. Mimo to byli wielcy patrioci w środku wielu warstw społecznych. Cenili sobie bardziej wolność i prawdę, bardziej niż swoje własne życie. Odważnie stawali do walki z wrogiem niszczącym wiarę i polską kulturę. Ale jest ten wróg zewnętrzny, ale też czasem sami dla siebie właśnie jesteśmy takim wrogiem, gdzie trzeba walczyć w środku też. I to jest ta walka taka właśnie o siebie, o taką ludzką godność i o prawdę o sobie. To jest najtrudniejsza walka, bo no widzimy, że te wszystkie ludzkie takie niepowodzenia i tam, no bo przede wszystkim nie ma prawdy. A jak człowiek nie żyje w prawdzie, no to jest... To nie jest wolny. To błądzi totalnie. To błądzi i jestem wdzięczny, że pani przeczyta ten fragment, bo on mi się osobiście bardzo też podoba i powiem, że takim moim też przemyśleniem, bo na kanwie tych wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym, no bo po tamtej stronie Wisły się tego nie mówiło tyle. Bo jednak powstanie było tu, na ziemi właśnie tej świętokrzyskiej, tak bardzo upokarzające też ludzi, później w konsekwencjach popowstaniowych, nie? Więc no, trzeba było też dużo takiej odwagi, no i rezygnacji z czegoś, nie? Bo przecież czy wywózki na Sybir, czy więzienia, czy jakieś inne potem restrykcje, które sprawiły, że tych wielu ludzi już nie mogło zrealizować swoich tych planów takiego życia cywilnego w tym swoim życiowym powołaniu. Tak sobie pozwolę skonkludować, że historia nauczycielką życia, tylko czasem się nie chcemy uczyć. I zgadzam się z panią na 100%. Właśnie potrzeba takiego też spojrzenia właśnie
takiego holistycznego, żeby umieć ocenić i siebie, i właśnie środowisko, gdzie się żyje, bo no Pan Bóg nam daje wiele darów i ja kiedyś nawet mówiłem, że nie znam ludzi bez talentów. Nie znam ludzi bez talentów, tylko właśnie, czy człowiek jest w stanie też podjąć te pewne i czemu się chce wyzwania. No właśnie, jak ktoś to powiedział, że dziś tych niechcących jest bardzo dużo. To jest taką też chorobą, no, która być może ujawnia się też i w lenistwie, czy w obojętności. Może nawet bardziej w obojętności. A to ja widzę, że my jeszcze następną godzinę byśmy mogli przegadać. Tak. Ale trzy krótkie pytania. Jak się czyta na stronie diecezji, pasje księdza biskupa ordynariusza. Misje, misjologia, historia misji, antropologia kulturowa, muzyka klasyczna. Tak wszystkie CV piszą. Ale przecież, mówiłam, że wypomnę wiek, 53 rocznik, czyli młodość to jest rock and roll, big beat. No nie wierzę, że ksiądz biskup nie słuchał takiej muzyki. Proszę Panią, słuchałem i nawet sobie takie przypominam wydarzenie ze świetlicy, jak mój fantastyczny nauczyciel matematyki, profesor Głowa, zresztą pochodził tu z terenów koło Nowego Brzeska, jak to fajnie mówił Piotrowski, idę się poucz trochę, a nie kiwaj się tak. Nie. Właśnie, no bo to był ten czas tych long playów całych, gdzie odsłuchiwaliśmy tam z adapteru właśnie w świetlicy internatu. Oczywiście nie można o tym zapomnieć, tylko później właśnie to życie jakby tak inaczej już kształtuje człowieka, bo wtedy jak wrócę jeszcze gdzieś tam do Afryki, jak odsłuchiwałem sobie z magnetofonu muzykę, to taką środowiska, taką, bo ciągle człowiek był w ruchu, zwłaszcza po tych wioskach, jak jeździł, nie? To potem, żeby tak jakoś się tak ukoić, wyciszyć i no tak mi to już pozostało, bo już nie wróciłem do tego, co jest mocnym uderzeniem. Oczywiście to jest moja młodość, to doskonale to pamiętam. Odzyskałam tutaj pewność, że jednak ksiądz biskup był normalnym nastolatkiem. Drugie krótkie. Lubi ksiądz biskup pić bawarkę? Proszę Panią, sprawia mi to przyjemność i dziś, ale to jest jedna z tradycji rodzinnych jego pokolenia, moich rodziców i we wszystkich domach pijało się bawarkę i powiem tak nieelegancko, że gołej herbaty nauczyłem się pić dopiero w internacie. Trzecie krótkie. Czy ma ksiądz biskup telewizor? Niestety mam. Nie. Ja czekam na odpowiedź, ale to nie. Znaczy się ten. Tylko gdyby pani była tam, gdzie jest telewizor, to przede wszystkim mam gazety, bo ja gazety czytam przy telewizorze. A gazety czytam każdego dnia. Więc wtedy to coś też tam popatrzę. Może nie jestem jakimś namiętnym oglądaczem telewizji, bo miałem ten okres w Afryce, kiedy nie miałem telewizji. I muszę też tak powiedzieć, jak na spowiedzi, że w Warszawie przez 10 lat nie miałem telewizora tam, gdzie mieszkałem. Więc czułem się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Także to był też taki okres, gdzie mogłem też więcej czytać. Natomiast tu jednak takie pewne zmęczenie z posług, ono już wieczorem nie sprzyja może takiej literaturze bardziej ten. Dlatego też wykorzystuję czas, kiedy jestem w samochodzie, bo potrafię wiele rzeczy zrobić, czy napisać, czy czytać, to zawsze mam taką lekturę ze sobą. Z naszymi widzami będziemy się widzieć 11 maja, czyli no maj, miesiąc maryjny, więc tak w trzech zdaniach jakby ksiądz biskup mógł powiedzieć, kim dla księdza biskupa osobiście jest Maryja? No w jakiś sposób też wyrosłem w takiej pobożności polskiej, maryjnej i pewnie u wielu ludzi mojego pokolenia to mamy taką też naturalną, takie odniesienie do modlitwy pod Twoją obronę. Więc nawet jeszcze przed seminarium próbowałem sięgnąć do różańca. To nie było jeszcze jakimś moim takim, nie chcę powiedzieć, przyzwyczajeniem, czyli sposobem jakiś na pobożność,
Marynią, bo to rodziło się w seminarium i osobiście polubiłem modlitwę różańcową i myślę, że tam, gdzie kapłan w ogóle modli się na różańcu, to jest to jego taka modlitwa w ogóle dla wielu ludzi no, taką pomocą absolutną i też w jakiś sposób wypracowałem sobie taki ten no, model ofiarowania tych poszczególnych dziesiątków. W jednym tam kilka intencji muszę zmieścić, ale to jest taką rzeczą, której staram się nie opuszczać i raczej nie zaniedbuję i w jakiś sposób pobożność maryjną rozumiem przez jedno wydarzenie z Ewangelii Świętego Łukasza. To jest zwiastowanie. Ja zawsze to powtarzam, to jest jeden z piękniejszych fragmentów Pisma Świętego dla mnie, jako nie biblista, ale jako kapłana. Dialog Maryi z Archaniołem, z Bożym Posłańcem i ta wolność jej odpowiedzi. I tu jest jakby cały urok też każdego powołania, czy do kapłaństwa, czy do małżeństwa, właśnie żeby odpowiedzieć w wolności. I myślę, że też w takim duchu no, jest ta moja pobożność maryjna. I teraz, księże biskupie, na sam koniec może ksiądz biskup zadać jakąś intencję, poprosić o jakąś intencję naszych widzów na ten najbliższy miesiąc do kolejnego odcinka. A mam taką intencję. Ona zrodziła się też z czasem i w jakiś sposób wyrasta z tej troski mojej posługi, patrząc na świat, który ma swoje propozycje, tak jak rozumie życie, wyzwanie, swoją przyszłość, my mówimy eschatologię, o to, żebyśmy umieli spełnić to życzenie Pana Jezusa. Bo Pan Jezus nie modlił się o bezgrzeszność, nawet apostołów, ale aby byli jedno. I tam właśnie, gdzie jest o tę modlitwę bardzo proszę, bo właśnie diabeł zawsze uderza w to, żeby ludzi podzielić. I w różny sposób, nie? Jednego sprowadzi na manowce niewierności, innego tam w jakieś inne ludzkie sytuacje, ale właśnie tam, gdzie jest jedność, to jesteśmy wtedy prawdziwym Kościołem i prawdziwymi wiernymi właśnie w Kościele, żeby tej wspólnocie nie szkodzić. Ksiądz biskup czyta w moim sercu i w mojej głowie, bo wy doskonale o tym wiecie, jak bardzo ja marzę o jedności, i więc ja się przyłączam do tej prośby co do intencji o jedność. Módlmy się o jedność, czyli na najbliższy miesiąc bardzo was prosimy o modlitwę, o jedność. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za tę rozmowę. Wam, że jesteście z nami. Do zobaczenia w czerwcu z Panem Bogiem. Dziękuję szanownej Pani, szczęść Boże z Bogiem. Nie wyłączyło się, niedobre. Pięknie.